tym wideo nauczymy Cię, jak nałożyć efekt ombre na ścianę. Ta technika może być użyta w różnych wariacjach, na przykład na ścianie sypialni, zagłówku łóżka, fryzie lub wnęce w salonie. Pokażemy Ci dwie metody. Pierwsza wykorzystuje 5 odcieni koloru i imituje cieniowanie, zazwyczaj wykorzystywane w sztuce. Druga używa 3 odcieni koloru i ułatwi złamanie monotonii białego koloru. Aby wywołać efekt ombre, będziesz potrzebować taśmy maskującej, 5 kuwet malarskich, 5 małych wałków, 4 płaskich pędzli o szerokości 60 do 80 cm oraz 2 puszek z farbą tego samego koloru, ale różnych odcieni. Pierwszy etap jest taki sam dla obu metod i obie prowadzą do mieszania kolorów. Zacznij od najjaśniejszego odcienia farby. Przelej całą miarę do pierwszej kuwety, 3/4 do drugiej, 1/2 do trzeciej, 1/4 do czwartej i nic do piątej. Zrób odwrotnie z najciemniejszym odcieniem. W piątej kuwecie umieść całą miarę, następnie 3/4 w czwartej, następnie 1/2 w trzeciej, 1/4 w drugiej oraz nic w pierwszej, a następnie wymieszaj farbę w każdej kuwecie. Pierwsza technika umożliwia uzyskanie równego, stopniowego efektu cieniowania pomiędzy kolorami. Możesz ją wykonać na całej powierzchni ściany lub na określonej części, tak jak tutaj. Zacznij od zaznaczenia tego miejsca na ścianie przy pomocy taśmy maskującej. My zaznaczymy prostokąt. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że rama, którą zaznaczyłeś, jest prosta. Używając miary zwijanej, zaznacz na taśmie punkty odniesienia, aby upewnić się, że pasy są równej szerokości. Następnie używając oddzielnej rolki dla każdego odcienia, namaluj 5 pasów horyzontalnych od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru. Nie musisz być zbyt uważny. Kiedy farba jest wciąż mokra, zamocz płaskie pędzle jednocześnie w 2 kuwetach, które odpowiadają 2 odcieniom farby na ścianie, które chcesz pomieszać. Zabierz nadmiar farby na kawałek kartonu. Następnie wymieszaj kolory pomiędzy 2 horyzontalnymi pasami farby i kontynuuj w tę stronę pomiędzy każdym pasem na ścianie, tak jak tutaj. Druga technika składa się z mieszania pasów farby różniących się szerokością. Tutaj zrobimy wzór z 3 pionowymi pasami różniącymi się rozmiarem. Na przykład 40 cm, 25 cm, 10 cm od ciemniejszego do jaśniejszego. Jeśli posiadasz poziomicę laserową, możesz zaznaczyć i zmierzyć odległości pomiędzy pasami farby. Przyklej taśmę maskującą na zewnątrz miejsc, które chcesz pomalować. Dla pasów pomiędzy przyklej taśmę na lewo od punktów odniesienia, jak pokazane tutaj. Pomaluj każdy pas, upewniając się, że wzór przechodzi od ciemnego do najjaśniejszego. Nie przekraczaj taśmy. Kiedy farba zaschnie, zdejmij taśmę. Uważaj, żeby nie zostawiać jej na dłużej niż 48 godzin, aby nie uszkodzić Twoich ścian. Wyczyść wszystkie narzędzia, zanim farba wyschnie. Twój efekt ombre na ścianie jest gotowy.